Pierwsza walka to w zasadzie nie biłam się wcześniej z tą dziewczyną, więc na pewno ona też się nastawiała na mnie i walka była ciężka, no też pierwsza, może mi w głowie też gdzieś siedziało, że te pierwsze walki na tych igrzyskach ostatnich nie były najlepsze i może stąd to spięcie właśnie, chociaż wydaje mi się, że jakoś bardzo nie stresowałam się tymi zawodami. No więc wygrana w dogrywce i następną walkę wiedziałam, że już jest w zasadzie o wszystko, bo albo jestem w turnieju, albo nie. I starałam się gonić tą Hiszpankę, która w zasadzie nie atakowała nic. No i ten nieszczęsny atak, który gdzieś tam wykonałam na kolana i dostałam karę, ale to właśnie tak bardziej może z tego, że za szybko chciałam gdzieś tam tą karę jej wymusić i no i tak się stało, jak się stało. Ta walka z Hiszpanką przegrana jakąś tam karą na 20 sekund do końca, która mogła być, której nie musiało być. W sporcie oprócz tego wszystkiego, tych przygotowań, tego pracy na treningach i tak dalej, potrzebne jest jeszcze minimalnie troszkę szczęścia. Może brakło trochę tego szczęścia, może trochę cierpliwości, być może bez tego ataku doszłoby do dogrywki, gdzieś tam w dogrywce byłoby trochę inaczej. No, szczerze nie oglądaliśmy tej walki z Kasią, jeszcze będziemy obserwować, dlaczego tak to się skończyło, a nie inaczej. No, dla mnie najbardziej zabrakło właśnie być może takiej iskierki szczęścia, żeby gdzieś tam ci sędziowie tą Hiszpankę spokojnie mogli ukarać w trakcie tej walki po 2-3 minutach, kiedy była pasywna, kiedy nie atakowała i walka by się skończyła zupełnie inaczej. No, stało się jak się stało i tyle, wracamy bez medalu. Na pewno trochę szczęścia było potrzebne. Tutaj akurat się nie udało. Czy jest jakąś pechową dla mnie imprezą? No nie wiem, no wiadomo, że fajnie jest tam być, ale ja już marzyłam o czym innym, nie, że tam kolejny raz pojechać na igrzyska, tylko zaznaczyć jakby swoją obecność tam i zdobyć ten medal. Nie udało się niestety. No, nie był mi pisany może. No startuje 22 zawodniczki z tego świata z takim samym marzeniem o medalu olimpijskiego i to jest bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby ten medal osiągnąć. Zrobiliśmy na pewno wszystko, co było w naszej mocy. No, widocznie tego dnia Kasię było na tyle stać, na nic więcej.